Aloha, dżalapowicze i dżalapowiczki. Kontynuujemy naszą przygodę z naszym trabancikiem, zwanym też lajką. Szmerowóz jest trochę ufajdany, mimo tego, że tak fajnie pomalowany na zielono, to trochę ten... Przed chwilą zmieniłem mu ogumienie, bo już było lekko zużyte, było jeden z trzech, teraz już mamy na maksa. Naprawiłem też wszystko pod maską. Także nic, tylko jechać. Obudziliśmy się, oczywiście jesteśmy w Dreźnie. Jest wcześnie rano i będziemy mogli jechać w stronę granicy, która jest po lewej. Szkoda tylko, że zawsze z rana jak się obudzimy w motelu, to sklep jest zamknięty i przed pójściem spać trzeba kupować czasami po ciemku jakieś różne rzeczy. No tak, ja chciałbym z rana sobie na przykład pójść do tej Żabki tutaj. No czy do... Nie wiem, co to za sieć sklepów mamy. No w każdym bądź razie, tutaj sobie zajedziemy. Mamy kiełbachę zabronioną, ale ja nic nie mam. Dobrze, proszę pana. Deklarujemy drogę. Co by tu wybrać? Drezno do Sturowa. A weźmiemy tą dłuższą. Dłuższą w słońce, może coś tego. Mam trochę więcej miejsca, więc może się pozbiera jakieś kartony, jakieś kraty. No, dobra. To lecimy. Nie ma co tutaj długo się rozwodzić. Nie ma w tym odcinku brak nowych newsów ze świata gry. No tak, deweloper czasami skokami odpisuje, on potrafi cały tydzień nic nie pisać nowego, a później zamieszcza kilkanaście wpisów, gdzie odpowiada właśnie na, przeważnie na kilkanaście pytań czy propozycji odnośnie gry. I tam się ustosunkowuje do tych różnych naszych pomysłów. Tym razem nie będziemy skakać, tylko ominiemy, tak. Na stacji umyjemy sprzęta. O, mamy wrak. Okej. Włączymy awaryjne. Niech sobie mrugają, niech się zużywa akumulator, nie? Teraz co my tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy, czasami coś na siedzeniu leży, tutaj też w tym wypadku nic nie leży, czyli możemy co najwyżej wymontować coś. Mamy jakiś filtr powietrza, Krone Kong, ale kurczę pieczone. I właśnie widzicie, on jest tutaj, jak go wymontuję, on nie jest w 100% sprawny, tylko jeden z czterech ma ten. Dlatego wiem, że ma wejść jakaś mechanika taka do gry, że jakby przy sprzedaży będzie on w takim stanie, on będzie po prostu tańszy. No, teraz nie będę go zabierał, bo tu mam jeszcze zbiornik paliwa do sprzedania i jedną kratę małą. Tak to szmerowóz od środka wygląda obecnie. Tam mam dwie farby, tą zieloną i tą kremową, jak to się nazywa. I coś się dziwnego dzieje. Jak się zaciągnie hamulec ręczny, to ten silnik tak daje czadu trochę, tak chodzi na, po prostu na podwyższonych obrotach. No, także dziwna sprawa. Szkoda, że nie ma tutaj obrotomierza, nie? Ale no, w trabancie to raczej obrotomierza nie uświadczysz. Więc zgodnie z realiami raczej to wszystko wygląda. No i teraz jedziemy i pytanie, czy tu jest... O! Jest kratka. No tak dziwnie, bo po wyjściu z tego coś się zmieniło i nagle kamera przeskakuje tak do tyłu tutaj, w stronę samochodu. No, także tak wcześniej nie było, także znowu coś deweloper majstrował. No i coś popsuł, no. Mamy jedną kratę, proszę bardzo, załadowana. I
Jedziemy dalej. Co my tutaj będziemy mieć? Myślałem, że... A nie, wydawało mi się, że tutaj też będę miał na poboczu jakąś kratę. No, ale nic nie wydropiło. No, kawałek przyjechałem, a już się zaczyna dymić, a wszystko było naprawione na maksa, także... Czasami to dziwnie wygląda. Znaczy, mam na myśli to, że chyba zbyt szybko się po prostu zużywają te nasze części. No ale dobra. Jest jak jest. Dlatego trzeba wozić ze sobą narzędzia. Z drugiej strony wozimy ze sobą na przykład więcej narzędzi, ja tak ostatnio mam. No to blokuje sobie miejsce na przewożenie tych wszystkich krat, nie? Także to troszeczkę też nie do końca jest... O, zobaczcie. Tu w takim miejscu jeszcze nie widziałem, żeby wrak sobie stał. O, kamerę mi obróciło tak do środka. O, mamy jedną oponę. Nówkę. No to weźmiemy. Co prawda z jednej to mi tam niewiele tego. Ale co ciekawe, szkoda, że tego miejsca na oponę nie można dzielić z miejscem na przewożenie jakichś pudełek, nie? Czy tych towarów z pudełek. No znowu mamy ten zbiornik paliwa, chciałem powiedzieć kanister. No więc nie mam za bardzo gdzie go zabrać, to znaczy mógłbym go w ręce wziąć, ale ja zauważyłem, że za te części po prostu jest niewiele pieniędzy i mi się nie chce po prostu trochę za bardzo przewozić tego, tracić miejsce na to, a wolę zbierać te wszystkie kraty, które gdzieś tutaj na tych poboczach dropią. Zdarza się, że jesteśmy w stanie o wiele więcej zarobić na takich kratach niż na to, że ja sprzedam nawet taki duży zbiornik paliwa. Poza tym, no, trzeba będzie niedługo, gdyby ktoś jednak chciał się w coś takiego bawić, to trzeba będzie jednak niedługo naprawiać te rzeczy przed sprzedażą, nie? Czyli znowu wozić narzędzia. Jeżeli coś znajdę, no to z tych części wyciągnę z wraka, więc będę musiał to naprawić, żeby jakieś pieniążki za to dostać. Dobra, tutaj zrobimy taką rzecz, że co my mamy do sprzedaży? Tutaj w bagażniku nic, to weźmiemy co możemy, zaraz się wrócimy po resztę, bo jeszcze jedna skrzyneczka mi została. Dobrze, pani się nagadała. Ja na chwilę wyrzucę. On ma 3 z 3. I zobaczcie, ile za niego weźmiemy. 46. Ha, to coś ciekawego. No tu mamy co? Sznurek. Jakieś drobniaki. No, mamy narzędzia, o to fajnie. To ja wezmę od razu te narzędzia. Już słychać, jak się brama zamyka. Weźmiemy narzędzia, bo one jednak są niezbędne. Zaraz szmerowoza też przygotujemy do dalszej jazdy, czyli troszeczkę go tutaj umyjemy. A tutaj jeszcze nam jedna skrzyneczka została i weźmiemy sprzęt włamaniowy. Co ciekawe, ten łom cały czas ma tą naklejkę z ceną. W takim znaczeniu, że się nie zużywa, nie? No co tutaj mamy? A, lekarstwo. I to niedrogie w dodatku. Dobra, zobaczymy, czy będę musiał tankować paliwo w ogóle, bo
No i właśnie szkoda, że tak szybko się robi ciemno po prostu i nawet nie zobaczę dokładnie, jak ten samochód po umyciu będzie wyglądał. No i to jest ta szkoda, że opon nie można umyć. Wcześniej można było opony umyć, a teraz nie można i to tak... Co z tego, że jak go ten tak umyję z zewnątrz, jak on taki dalej ufajdany jest po prostu patrząc na te koła, nie? No, tu mamy wszystko chyba. Szybko go umyjemy, oczywiście oprócz tej szyby. I jeszcze z tyłu też potrafi się ubrudzić tak chamsko trochę, jak ja to mówię. Więc też mu się należy. Dobra, no i teraz podmachę. Zajrzymy, te narzędzia w pierwszej kolejności wykorzystamy, bo one już tu 4 z 4 silnik, tu 2, aha, i teraz musimy wziąć, będzie 3 dopiero teraz, tak, znowu 3, tak, i tutaj, i teraz wychodzi na to, że mamy wszystko, i paliwa mamy 19 litrów, mieszanka optymalna, spryskiwacze na fulla i akumulator jest naładowany, także możemy kontynuować naszą jazdę. Hops, hops. I tak też uczynimy. Więcej narzędzi, tam jeszcze jeden zestaw narzędziowy jest do kupienia w tym sklepie, ale ja tego nie będę robił, bo szkoda mi tego wolnego miejsca w bagażnikach. Ach. Nie wykręciłem. Ja tu ściąłem zakręt z kolei. Obijam tego sprzęta. Dobra, włączymy mu tutaj oświetlenie. Czasami to oświetlenie tak mruga, nie? Ja się zastanawiam, bo czasami mam dobry akumulator, sprawny, a te światła mrugają tak, nie? To i cewka zapłonowa też jest ten, no to wszystko, ja tak myślę na głos, po prostu to wszystkie elementy związane z jakąś elektryką w samochodzie mam zrobione i światła mrugają, nie? W tym wypadku nie, akurat teraz to nie o to chodzi, bo teraz ładnie się świecą takim światłem ciągłym, natomiast czasami tak zauważam, że takie mruganie odchodzi, się zastanawiam, czym to jest spowodowane. No bo żeby był jakiś akumulator rozładowany, czy popsuty, taki wymagający naprawy, no to rozumiem. O, mamy 3 kraty, dobra. Zaciągnąłem ten ręczny i tak warczy teraz, będzie tak o, chodził na podwyższonych obrotach. No ewidentnie coś popsute. Dobra, to wszystko powinno tutaj się zmieścić tak ładnie. Dobrze, że te wąskie się skrzynki stakują tak na siebie, także mniej miejsca tracimy tak naprawdę, czyli lepiej zagospodarujemy po prostu tym wolnym miejscem dostępnym w bagażnikach. Koła piszczą na ziemi. No to jak odcinek specjalny trochę wygląda, nie? Tak jakby szmer pokonywał jakiś OS. O, tutaj musimy wyhamować, bo przydzwonimy zaraz, bo on nie wyrobi tego zakrętu przecież. O, i tak nie wyrobił.
No, mamy coś w bok, co to jest ta bocznica. Tak, bocznica kolejowa, także szybko wyskoczymy tutaj. No, ta kamerka mnie denerwuje. Normalnie, ja nie wiem, co się dzieje. No, w tej aktualizacji tyle bugów wychodzi, że... Kurczę pieczone, i coś było dobre, i teraz jest popsute. To się powinno zmieścić nam jeszcze na ten górny bagażnik na dachu. O, dobra. Lecimy dalej. Co to się tak tarabani? Pewnie te skrzynki. Przewożę coś, to się tarabani. No i dojechaliśmy. Muszę zatrzymać się, bo zawsze tu mandat dostaję. Zapominam o tych światłach po prostu. Jedyne chyba światła w grze, a ja tu mandaty wyłapuję niepotrzebnie. Dobra, to szybko skoczymy do salonu lajki. Zobaczymy, co tam mamy do kupienia. Metaliczny żółty, tak? No to weźmiemy. Także jak nam się trafi jakaś żółta farba, to w końcu będziemy mogli zrobić metalika z niego, nie? No i teraz szedł z tych obrotów. Motel mamy tutaj. Kurczę, się zastanawiam, czy ten sklep nie będzie tam na górze z drugiej strony skrzyżowania, ale zobaczymy, zobaczymy, bo... Czy nie tutaj jednak, gdzieś na dole? A, jednak na górze. No, to tak randomowo to miasto zawsze się robi. Chociaż ja rozumiem, żeby trasy były randomowe. No, chociaż też raczej się nie zmieniają, jak gdzieś jeździmy samochodem. Natomiast żeby miasta się tak zmieniały, to już tak mogłyby zostać nawet. Nie narzekałbym. Dobra, to zrobiłem tak, że dwa kursy musimy zrobić do środka, a chyba nawet więcej niż dwa. Nie, dwa zrobimy. Po jakiemu ta pani mówi? Nie możemy pożyczyć łomu, bo nie ma. Więc musimy wziąć swój. Tak, tak, tak. No i już taki uświniony ten trabant znowu. Dopiero co go myłem, no. No, no. Kawy nie sprzedamy. Tu też nie sprzedamy. Leki jedynie, a też szału nie ma.
Jakieś drobniaki. Dobra, i tu jeszcze zobaczymy tą skrzyneczkę. Kiełbacha. Klobasa znaczy się. Dobra. Koła, jak tam stan kół. Jeszcze nie możemy zobaczyć. Muszę schować tutaj, o. Dwa z trzech z tyłu, dwa z trzech z przodu, czyli raczej spoko. Tu. Dobra, naprawimy to. To się kupi zaraz narzędzia, jak te się zużyją. Spryskiwacz się popsuł, mimo że nie był używany. A to ci dopiero nowina, no. No właśnie to jest to, co mówię, że ja nie lubię wieczorem, znaczy po ciemku robić zakupów, bo czasami coś chcę zobaczyć, a to po prostu jest zbyt ciemno i za dużo po prostu czasu człowiek spędza w tej grze tak po ciemku, no i czasami chciałbym malowanie zobaczyć, czy coś takiego, a tu guzik. Nie da rady. Znaczy, da radę oczywiście, tylko że to bardzo szybko ten dzień mija, o to mi chodzi, a później ta noc tak nam zostaje jakby. No, co ja portfel rzuciłem tam. Później będę go szukał znowu. Elektryka, nie? Klikniesz raz, a ona, korbka się sama kręci, nie? Czyli mam elektryczne szyby, nie? Wystarczy raz przycisnąć i... Dobra, jedziemy do tego motelu spać. Okej, wszystko pozamykane. Nawet tutaj drzwi zamknąłem. Proszę, jak jestem ostatnio dokładny. Tak, a tutaj co, tobacco, tam... Czyli tytoń zabroniony na Węgrzech, więc można ewentualnie zarobić na fajkach. Zarobić albo i nie, no bo też raz sprawdzałem, że te zabronione nie zawsze idzie sprzedać. Czasami tak, oczywiście, i można na nich zarobić fajną cenę, jaka fajna cena jakaś tam jest zazwyczaj wtedy. No to walimy w kimę. Przy zapalonym świetle, a co to? Dobrze, no to żeśmy poszaleli, że tak powiem, i możemy lecieć dalej. Szmerowóz pięknie zaparkowany. Aha, jeszcze zrobiłem taki trik, że ja od razu wybiorę trasę Pszczurowo do Letenie.
I weźmiemy to. No dasz radę, on czasami takie szerokie te łuki robi. Magiario Gioszak, to... No. Kasę chcę przekupić chyba tego celnika, zamiast mu dać dokumenty. O, będzie trzepał. No i co, znalazł coś? No, wstaje kolejny dzień, mamy godzinę 7:30, tak, już dochodzi 8:00. I będziemy mogli zaraz wypróbować, właśnie, bo teraz mam... Nie, nic nie wypróbuję, bo jeśli chodzi o malowanie, to już kremowy próbowałem, zielony mam aktualnie, a tam mam jeszcze tylko metalik. Więc... kurczę, blade. No tak to jest z zakupem tych farb, nie? Także fajnie, jeżeli w tej nowej aktualizacji pojawi się ta szafka z tymi rzeczami i gdzie będziemy mogli w garażu sobie przechowywać te farby, bo czasami ciężko skompletować, a chciałbym jako zobaczyć metalika, nie? Na przykład czarnego metalika to już sprawdzałem wtedy, kiedy był tak pomalowany na pseudo radiowóz taki amerykańskiej policji. No, także... Na tym zakończymy ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Czekam na wasze komentarze, pomysły i inne spostrzeżenia. Na razie. Cześć.